Niezwykłe obserwatorium i niezwykłe odkrycie. Drgania, które sprawiają, że sama czasoprzestrzeń się marszczy, a świat na ich drodze rozszerza się i kurczy. Właśnie tak działają fale grawitacyjne, jedno z najnowszych i być może najważniejszych odkryć współczesnej nauki. W tym programie pokażemy, jak udało się je wykryć i co może nam to powiedzieć o wszechświecie. Zapraszamy na Astronarium. Grawitacja, jak wiadomo, pozwala nam stąpać twardo po Ziemi, a Ziemi krążyć wokół Słońca. Skąd jednak coś takiego jak fale grawitacyjne? Odpowiedzi dostarczył nam nie kto inny jak Albert Einstein. Co się stanie, jeżeli do misy z wodą wrzucimy, na przykład taką kulkę? Po naczyniu rozejdą się fale. Podobnie, jak twierdził Einstein, zachowuje się grawitacja pod wpływem ruchu masywnych obiektów. Ich poruszanie się tworzy zmarszczki w czasoprzestrzeni. Rozchodzą się one po wszechświecie, podobnie jak fale po powierzchni wody. Problem w tym, że to wszystko przez lata pozostawało wyłącznie teorią. Aż do teraz. 11 lutego 2016 roku ogłoszono, że fale grawitacyjne udało się po raz pierwszy zarejestrować. Posłużyły do tego dwa niezwykłe bliźniacze obserwatoria. A co ciekawe, swoją rolę w tym przełomowym odkryciu odegrali także naukowcy z Polski. Dlatego dziś udamy się do jednego z miejsc stworzonych z myślą o poszukiwaniu fal grawitacyjnych i spotkamy się z Polakami, którzy pomogli je odkryć. Czarne dziury. Jedne z najbardziej tajemniczych obiektów we wszechświecie. Masywne ciała, których grawitacji nie jest w stanie uciec nawet światło. To dlatego, kiedy dwie czarne dziury się zderzają, odbywa się to w całkowitej ciemności. Nie sposób zobaczyć, jak się to dzieje. Zderzenie czarnych dziur zniekształca za to samą czasoprzestrzeń. Powstają fale grawitacyjne. Jednak, aby zarejestrować ślad po tym kosmicznym zdarzeniu, trzeba było zbudować zupełnie nowy rodzaj obserwatorium. Oto obserwatorium Virgo. Miejsce stworzone specjalnie do poszukiwania fal grawitacyjnych. Detektor, wybudowany niedaleko Pizy we Włoszech, jest jednym z zaledwie trzech takich urządzeń na świecie. Dwie podobne, siostrzane konstrukcje tworzą amerykańskie obserwatorium LIGO. To naukowcy z LIGO i Virgo wspólnie doprowadzili do odkrycia fal grawitacyjnych pochodzących ze zderzenia czarnych dziur. Virgo to owoc współpracy tysięcy specjalistów z kilku państw europejskich. Wśród nich jest także Polska. Profesor Andrzej Królak stoi na czele zespołu Polgraf, kilkunastu polskich naukowców zajmujących się poszukiwaniem fal grawitacyjnych. Czym tak naprawdę są fale grawitacyjne? Fale grawitacyjne to jest zjawisko przewidywane przez ogólną teorię względności Einsteina. Teoria względności Einsteina opisuje grawitację poprzez zakrzywienie czasoprzestrzeni. Fale grawitacyjne są to w takim razie pewne zaburzenia czasoprzestrzeni. Gdyby taka fala przechodziła przeze mnie, to ja bym się troszeczkę skurczał i rozszerzał i to w sposób taki okresowy, zgodnie z tym okresem fali grawitacyjnej.
Czyli to takie trochę zmarszczki na powierzchni czasoprzestrzeni, które się rozchodzą we wszechświecie. Tak, obrazowo to nazywamy zmarszczkami, a to oznacza, że po prostu krzywizna czasoprzestrzeni zmienia się okresowo. To są tak zmiany bardzo małe, są całkowicie niezauważalne i ogromnym wyzwaniem technologicznym właśnie jest wykrycie tych niezwykle małych zmian. Jak to możliwe, by zmierzyć, że sama rzeczywistość kurczy się i rozszerza? Odpowiedź na to pytanie zaowocowała stworzeniem jednych z najbardziej niezwykłych narzędzi badawczych na świecie. Kiedy mówimy o obserwatorium, zwykle myślimy o miejscu, w którym znajduje się jakiś teleskop wycelowany w niebo. W przypadku obserwatorium Virgo sprawa wygląda jednak nieco inaczej. Jesteśmy właśnie we wnętrzu jednego z ramion tego detektora fal grawitacyjnych. To tunel o długości, bagatela, 3 km. W jego wnętrzu znajduje się taka oto rura, w której wytwarzana jest próżnia. To, nawiasem mówiąc, największy zbiornik próżni w całej Europie. Do wnętrza wpuszczany jest następnie promień lasera, który odbija się od zwierciadła zawieszonego gdzieś daleko za moimi plecami. No dobrze, ale po co to wszystko? To jest właśnie coś, co zamierzam teraz ustalić. Obserwatorium Virgo wykorzystuje niezwykle pomysłowe rozwiązanie. Aby sprawdzić ugięcie czasoprzestrzeni, naukowcy bardzo dokładnie mierzą względną długość ramion samego detektora i sprawdzają, czy się ona nie zmienia. Zasadę działania tego przyrządu wyjaśni Adam Kutynia, inżynier pracujący przy tworzeniu elektronicznych systemów detektora Virgo. Obserwatorium detektor Virgo jest klasycznym interferometrem Michelsona. Ten model, który tutaj mamy, w zasadzie obrazuje wszystkie najważniejsze elementy, które mamy w naszym interferometrze. Czyli źródła laserowe, następnie zwierciadło półprzepuszczalne, na którym wiązka jest rozszczepiana na dwa ramiona. Na końcu każdego ramienia znajduje się zwierciadło, które odbija wiązkę z powrotem. Ta wiązka pada z powrotem na zwierciadło półprzepuszczalne. Tam wiązka, która jest odbita, te wiązki, które są odbite, interferują ze sobą. Czyli spotykają się z powrotem w tym samym miejscu i tam interferują. Czyli wiązka się wzmacnia lub wygasza w zależności od tego, czy natrafi na maksimum, czy dwa minima się spotkają itd. itd. Następnie z tego zwierciadła półprzepuszczalnego wiązka jest skierowana na detektor i tam widzimy już ten obraz interferencyjny, czyli te prążki interferencyjne. To jest ten obraz, który mamy tutaj za sobą. Za mną można zobaczyć tak ten obraz interferencyjny. Zmiana, przesunięcie tego obrazu o jeden prążek oznacza zmianę długości stosunku tych ramion o pół długości fali. Czyli w przypadku tego światła, które tutaj mamy, światła czerwonego, to jest jakieś tam 600, trochę ponad 600 nanometrów, więc długość fali, w związku z tym przeskoczenie o jeden, zmiana o jeden prążek, to znaczy, że zmieniła się długość w jedną lub w drugą stronę o 300 nanometrów. Więc wystarczy, że dotkniemy leciuteńko stołu i tak naprawdę widać, że ten przeskok tych prążków to już było o wiele, wiele prążków. To oznacza, że długość tych ramion, względna długość tych ramion zmieniła się o wielokrotność długości fali, czyli o już jakieś grube mikrometry. Czyli już to lekkie puknięcie sprawiło, że lustro się poruszyło. Oczywiście. Lustro się poruszyło i jesteśmy, to, że się poruszyło, to jeszcze pół biedy. My jesteśmy w stanie policzyć o ile. Właśnie na tym polega sekret aparatury Virgo i LIGO. Kiedy fala grawitacyjna przechodzi przez obserwatorium, jego ramiona kurczą się i rozszerzają. Widać to jako zmianę odległości między zwierciadłami zawieszonymi na końcach tuneli. Tak naprawdę to sama czasoprzestrzeń ulega deformacji, a tunele odkształcają się wraz z nią. Problem w tym, że wielkość tego zniekształcenia jest minimalna, dużo mniejsza niż połowa długości fali światła lasera. Już na dzień dobry dokładność pomiaru tej względnej długości tych ramion jest niesamowita, 300 nanometrów, ale to jest ciągle tylko 300 razy 10 do minus 9 metra. Dokładność, którą my potrzebujemy uzyskać, to jest 10 do minus 21. Jak możemy sobie wyobrazić, jak małe to są różnice, które mierzycie?
Amerykanie lubują się w takich obrazowych bardzo porównaniach. Kiedyś usłyszałem takie właśnie porównanie, że gdybyśmy wzięli atom wodoru, gdzie jest jeden proton, tak, w jądrze i wokół niego krąży sobie elektron i powiększyli ten cały atom do rozmiarów stadionu piłki nożnej. Więc po środku mniej więcej ustawiamy sobie jeden proton wielkości w tym momencie mniej więcej piłki nożnej i po koronie stadionu krąży sobie ten elektron. To odległość, którą my potrzebujemy w Virgo zmierzyć, to jest ciągle mniejsza niż grubość ludzkiego włosa. Nawet w tej skali. Właśnie w tej skali. Zmierzenie tak mikroskopijnych zmian to ekstremalnie trudne zadanie. Światło lasera przepuszcza się między zwierciadłami kilkaset razy, a sygnał fali grawitacyjnej wydobywa się z szumu. Pomiar mogą jednak zrujnować nawet najdrobniejsze wstrząsy pochodzące z Ziemi. Aby temu zaradzić, potrzebne są specjalne konstrukcje, tak zwane supertłumiki. To skomplikowane systemy, które izolują zwierciadła i inne kluczowe elementy detektora od różnych rodzajów wstrząsów. Pisa jest stąd 20 parę kilometrów. Turyści, którzy chodzą koło krzywej wieży, powodowaliby wystarczające drgania, żeby zrujnować wynik pomiaru tutaj. Tylko chodzący turyści, nie wspominając o wszystkich ciężarówkach, które przejeżdżają znacznie bliżej itd., itd. Przez zastosowanie supertłumika jesteśmy w stanie ciągle wykonywać pomiary z wymaganą dokładnością, czyli 10 do minus 21 metra. Powiedzmy po kolei, jak to działa, jak to eliminuje drgania, które się pojawiają? Drgania sejsmiczne, które przychodzą, są przenoszone oczywiście na podstawę całego supertłumika. Następnie jest urządzenie, które jest nazywane odwróconym wahadłem. To są te trzy nogi, które tutaj mamy. Te trzy nogi tłumią część drgań i przenoszą je na podstawę całego filtru. Czyli całość może się jak gdyby kołysać od góry. Całość może się kołysać. Już w ten sposób zapewniony jest ten pierwszy stopień tłumienia. Następnie są kolejne ogniwa tłumika. I ten tłumik tak naprawdę działa podobnie jak klasyczny resor. Tych filtrów, tych ognisk filtrów w dużym tłumiku jest 7 i one zapewniają wystarczające tłumienie drgań sejsmicznych do tego, żeby zwierciadło było z taką dokładnością pozycjonowane, jak potrzebujemy. Cała ta super nowoczesna technologia jest potrzebna tak naprawdę w jednym celu, aby osiągnąć niewyobrażalną wprost czułość pomiaru. Bo powiedzmy to sobie jasno, w ramieniu detektora, które ma 3 km długości, naukowcy z Virgo są w stanie zmierzyć przesunięcie mniejsze niż składniki jądra atomu. Ale to właśnie takie minimalne drgnięcie pokazało nam, że fale grawitacyjne istnieją naprawdę. Właśnie tak wygląda pierwsza zarejestrowana fala grawitacyjna. Sygnał wykryły amerykańskie detektory LIGO, umieszczone na dwóch krańcach Stanów Zjednoczonych. Wszystkie szumy na obydwu instrumentach były od siebie całkowicie niezależne, oprócz tego jedynego, sygnału fali grawitacyjnej. Zgodnie z umową, dane analizowali wspólnie naukowcy z LIGO i Virgo. Niepozorne drgnięcie detektora okazało się echem zderzenia odległych, masywnych czarnych dziur. Musieliśmy czekać wiele dziesiąt lat, właśnie ze względu, że to było ogromnym wyzwaniem technologicznym. Ale w zeszłym roku, kiedy detektory LIGO zostały rozbudowane i ulepszone i osiągnęły znacznie większą czułość niż poprzednio, już w pierwszych dniach działania detektora wykryto sygnał fali grawitacyjnej, i to stosunkowo silny, pochodzący z układu podwójnego dwóch czarnych dziur. Co możemy powiedzieć o tym zjawisku, które udało się wykryć? Zjawisko wygląda w ten sposób, że jeżeli te dwa ciała krążą wokół siebie, to jest emitowana fala grawitacyjna. W wyniku tego odległość między tymi ciałami zmniejsza się, co powoduje, że amplituda i częstość fali grawitacyjnej rośnie. Mamy taki charakterystyczny sygnał zwany ćwierkiem o rosnącej częstości i amplitudzie.
No następnie w końcu dochodzi do zlania się tego układu. Powstaje jeden obiekt, który jest czarną dziurą. Ta czarna dziura jeszcze tak drga trochę. Te drgania też są źródłem fal grawitacyjnych. Co wiemy o tym konkretnym zjawisku, które się udało zarejestrować? Z analizy sygnału fali grawitacyjnej możemy się dowiedzieć bardzo dużo. Przede wszystkim wiemy, jakie są masy tych czarnych dziur. Możemy to ocenić. Możemy ocenić, w jakiej odległości nastąpiło to zlanie. Możemy też ocenić, że te czarne dziury rotują i jak szybko rotują. Możemy też stwierdzić, skąd ten sygnał nadszedł. Z tym, żeby w pełni ocenić, skąd on dokładnie nadszedł, z jakiego punktu czy obszaru na niebie, musielibyśmy mieć 3 detektory. Niemniej z analizy 2 detektorów można już określić, że ten sygnał pochodzi z pewnego obszaru. Odległość została oceniona na 420 megaparseków z pewnymi błędami, które są bardzo duże właśnie ze względu na to, że ten źródło jest daleko i że nie mamy jeszcze też tego trzeciego detektora. Ile to by było w latach świetlnych mniej więcej? Tak, no to jest w latach świetlnych, to jest ponad miliard lat świetlnych, czyli no to zjawisko zdarzyło się 1 miliard lat temu, ponad miliard lat temu, no ze względu na to, że rozchodzenie, że fale grawitacyjne się rozchodzą z prędkością światła, która jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Choć mówimy o zdarzeniu, które rozegrało się dawno temu, w jakiejś odległej galaktyce, dla naukowców nie było to zaskoczenie. To, że pierwsze fale grawitacyjne będą pochodzić właśnie ze zderzenia czarnych dziur, przewidzieli biorący udział w odkryciu badacze z Polski. Polscy astrofizycy pokazali już parę lat temu, że jeśli chodzi o obiekty zwarte, zlewające się, mówimy też zderzające się obiekty zwarte, że najbardziej prawdopodobne powinny być 2 czarne dziury, dlatego że w przypadku detektorów fal grawitacyjnych najbardziej istotna jest masa takiego układu. Im mamy większą masę, tym dalej sięgamy. To, co pokazały te obserwacje, to, że możemy obserwować dosyć masywne gwiazdy, dosyć masywne czarne dziury, to znaczy o masach nawet 60 mas Słońca. Spodziewaliśmy się raczej, że będziemy obserwować mniej masywne, o masach około każda z nich 10 mas Słońca. Ale odległość, którą w tej chwili byliśmy w stanie, do której moglibyśmy sięgać, to jest około powiedzmy 3 miliardów lat świetlnych. Odkrycie fal grawitacyjnych to przełom wyczekiwany przez naukowców od dziesięcioleci. Już pierwszy zarejestrowany sygnał pokazał, jak wielki potencjał ma ta nowa dziedzina i jak wiele będziemy się mogli dzięki niej dowiedzieć o rzeczach, które dotąd pozostawały poza naszym zasięgiem. To są pierwsze obserwacje czarnej dziury bezpośrednie. Po drugie, są to pierwsze obserwacje 2 czarnych dziur i obserwowaliśmy całą dynamikę procesu, znaczy obserwowaliśmy, jak te 2 czarne dziury zbliżają się do siebie, następnie łączą się ze sobą i następnie powstaje jedna rotująca czarna dziura. My ten cały proces oglądaliśmy i okazuje się, że to, co zaobserwowaliśmy, ma już znaczenie dla astronomii ze względu na to, że po raz pierwszy testowaliśmy ogólną teorię względności w silnym polu grawitacyjnym i to ma fundamentalne znaczenie, że Einstein miał rację, nie widać w ogóle odejścia od ogólnej teorii względności. Po drugie, już w tej chwili ta jedna obserwacja daje nam dużo informacji o tym, jak mogła przebiegać ewolucja prowadząca do 2 czarnych dziur. To znaczy już w tej chwili mamy narzucane ograniczenia na niektóre modele. Wiemy, że niektóre modele nie pasują do wytłumaczenia tego, jak mamy duże masy czarnych dziur, które zaobserwowaliśmy, jak również jaki mają spin te czarne dziury. To pierwsze odkrycie, z którym mamy do czynienia, rejestracja fal grawitacyjnych przez detektory LIGO, pokazała nam, że mamy po raz pierwszy narzędzie, które pozwala nam na badanie wszechświata w sposób komplementarny do takich obserwacji, jakie mamy na co dzień, do obserwacji w falach elektromagnetycznych. Czyli mamy dodatkową informację nie tylko na temat obiektów, które obserwujemy, ale również na temat obiektów, które znamy, ale nie obserwowaliśmy do tej pory, jak na przykład 2 czarne dziury. To jest sposób unikatowy obserwacji wszechświata. Fale grawitacyjne mają z tego punktu widzenia niezwykle ważną właściwość. Są to oscylacje samej czasoprzestrzeni i bardzo słabo oddziałują z materią.
Oznacza to, że wszechświat jest dla nich, praktycznie rzecz biorąc, przezroczysty. Wraz z odległością maleje tylko ich natężenie, ale sygnał pozostaje niezmieniony. To jest dlatego bardzo istotne dla nas, że one słabo oddziałują z materią, bo to znaczy, że sygnał, który my otrzymujemy w detektorze, jest dokładnie takim sygnałem, jaki został wysłany bezpośrednio ze źródła. Czyli mamy unikatową informację o cechach charakterystycznych dla danego źródła. Ona nie jest zniekształcona, tak jak mamy do czynienia w przypadku promieniowania elektromagnetycznego, kiedy to promieniowanie jest albo pochłaniane, albo jest odbijane. Tutaj mamy dokładnie informację z samego źródła. Takie, jak ona została wysłana, taką my ją widzimy. Więc to odkrycie dwóch czarnych dziur zlewających się ze sobą, to jest pierwszy sukces nowej dziedziny astrofizyki fal grawitacyjnych. I ja mam nadzieję, że my też będziemy świadkami jednego przełomowego odkrycia i jesteśmy na to otwarci, że jest taka możliwość. Lista zjawisk, jakie naukowcy chcą zbadać przy pomocy fal grawitacyjnych, jest długa. Astronomowie liczą, że uda im się zajrzeć do wnętrza zwartych gwiazd neutronowych i wyjaśnić, co powoduje tajemnicze błyski gamma. Zamierzają sprawdzić, co dzieje się we wnętrzu supernowych i dowiedzieć się jeszcze więcej o czarnych dziurach. Spróbują nawet zgłębić tajemnicę początków Wszechświata, chwilę po Wielkim Wybuchu. W ten sposób obserwatoria, tak jak Virgo, staną się nowym oknem na Wszechświat i jego tajemnice. Do tej pory niemal całą naszą wiedzę o Wszechświecie czerpaliśmy tak naprawdę z jednego źródła – z fal elektromagnetycznych. Światło widzialne, promieniowanie gamma, mikrofale czy fale radiowe – to wszystko różne oblicza tego samego zjawiska. Odkrycie fal grawitacyjnych pozwoli nam spojrzeć w kosmos jakby zupełnie nowymi oczami. Będziemy w stanie zaglądać w miejsca, które pozostawały dla nas nieuchwytne, a być może i w takie, z których istnienia jeszcze w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. To dlatego to odkrycie jest tak ważne. I mam nadzieję, że wkrótce w Astronarium będziemy mogli mówić o kolejnych odkryciach dokonanych właśnie dzięki falom grawitacyjnym. Ale na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.